so they aggress. Cześć, witajcie, ja jestem Nexy i na wstępie chcę powiedzieć, że w opisie znajduje się mój Instagram. Za każdego followa odwdzięczam się lajkiem pod najnowszym zdjęciem. Oraz jeżeli już jutro chcecie kolejny film, zostawcie tutaj powiedzmy 2000 łapy w górę. Więc ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Na miejscu pierwszym znajduje się film Richarda Grebenika, który to w swoim ogrodzie zauważył humanoidalną postać. Od razu postanowił chwycić za kamerę oraz zadzwonić na policję. Jak możecie zauważyć, postać ta przemieszcza się bardzo powoli, a mężczyzna w trakcie nagrywania tłumaczy policjantowi całe zajście. Na szczęście to coś nie zauważyło właściciela domu. Jednakże według mnie, to nagranie jest po prostu fejkiem, bo w dzisiejszych czasach bardzo łatwo stworzyć taką animację. It's like a weird demonic looking thing, and it's like a human, and it's all scratched down. This is the second time this happened this week, and as I'm talking to you, this is all on recorded, and it doesn't see me. I'm in that, you know, that sunroom. All right, I'm putting the iPad out. It's about around, and it happened. This weird thing's been happening around this time. Na drugim miejscu znajduje się nagranie użytkownika MBG Report, który to wraz z dziećmi usłyszał dziwne dźwięki z ogrodu. Początkowo myślał, że to szkodnik grasuje na jego terenie, więc postanowił zabrać latarkę i ruszyć w poszukiwaniu zwierzęcia. Jednakże po krótkiej chwili okazało się, że po jego ogrodzie grasuje dość dziwne stworzenie. Jego oczy w ciemności świecą się na czerwono, a sama sylwetka jest dość dziwna. Gdy mężczyzna próbuje złapać to coś, to zostaje ugryziony. Jednakże co do autentyczności tego nagrania, to opinię pozostawiam wam w komentarzu poniżej. Whoa! Going down in the hole here. Okay. Mikey, take the camera. Here's your camera. I'm gonna grab it by the tail. I can see it in there. To nagranie pochodzi z Australii i wiele osób twierdzi, że widzi tam wysokie, futrzaste stworzenie. Niektórzy również twierdzą, że widzą tam dwie istoty. Jednakże jak dla mnie może być to po prostu miejsce, w którym drzewo poczerniało, ale mogę się również mylić. A w komentarzach możecie mi napisać, co wy widzicie na tym nagraniu. Na ostatnim miejscu nagranie pochodzące z kamery CCTV, czyli kamer bezpieczeństwa. Pewien mężczyzna taką kamerę miał zamontowaną w swoim ogrodzie i podczas odtwarzania nagrania na komputerze zauważył dziwną białą postać, która przelatuje przez kamerę z niesamowitą prędkością. Jak dla mnie to nagranie może być fejkiem, bo w dzisiejszych czasach nie problem zrobić taką animację. Także to by było na tyle w tym odcinku, wybaczcie za mój głos w tym filmie, ale mam cholerny katar, przez to mówię przez nos i mam nadzieję, że powrót do takich starych czasów, kiedy to robiłem tylko i takie filmy związane z potworami, wam się spodobał. Także co, nie zapomnijcie wpaść na mojego Instagrama i mam nadzieję, że słyszymy się już jutro. Trzymajcie się, na razie, cześć.